Cześć, witajcie! Z tej strony studentka dramaterapii Londyn. Przychodzę do Was z taką nową myślą, która dotyczy terapii i która dotyczy coachingu. Jest to taka myśl, która mi się nawiązała w związku z wczorajszym naszym spotkaniem artystycznym, o którym opowiem Wam w odrębnym odcinku. Jest to, jest to niewątpliwie fantastyczna rzecz. Jest to niewątpliwie fantastyczna rzecz, kiedy rozmawiamy z osobami, które właśnie w tym momencie poczuły się na tyle zrelaksowane, że Opowiadają o e, swoich sprawach i o swoich myślach, o swoich opiniach w sposób bardzo, bardzo otwarty, i wtedy też pojawiają się różne pytania, które nas gnębią w jakiś sposób, które, które nas dotyczą i które mm, chodzą nam wciąż po głowie, i, i nie do końca umiemy znaleźć na nie odpowiedzi. I właśnie wczoraj. Miała miejsce jedna z takich rozmów podczas naszego artystycznego, kreatywnego spotkania Kręgu Kobiet. I właściwie w momencie, kiedy to zostało powiedziane, co za chwilę zacytuję, to ja nawet nie zwróciłam na to tak bardzo uwagi. Dopiero później, kiedy już wracałam do domu, to dopiero wtedy właśnie dotarło do mnie tak naprawdę, co się wydarzyło i w jaki, w jaki sposób to się wydarzyło. Więc teraz chcę Wam powiedzieć, co, o czym tak naprawdę w tej chwili um, um, mówię. Uuu, uuu. Mianowicie, kiedy siedziałyśmy przy stole, i każda rysowała swoje dzieło. Um, Powstała dyskusja na temat chodzenia na różne zajęcia, na temat poznawanie zarówno zajęcia sportowe, jak i takie, które są związane z rozwojem naszego mózgu, z wykorzystaniem potencjału naszego mózgu, więc padło hasło terapii gestalt i padło hasło metody Sylwy. Bardzo interesujące dla mnie obydwa kierunki. Um, I w którymś momencie, właśnie, um, właściwie obydwie pani, które poruszyły obydwa te tematy, powiedziały, że, um, że y, wtedy, kiedy y, były na tym kursie. To wtedy było im łatwiej aplikować do swojego życia te wszystkie rzeczy, których się nauczyły. Natomiast im po zakończeniu kursu, im bardziej oddalały się czasowo właśnie od tego kursu, tym bardziej inne rzeczy stawały się priorytetowe i tym bardziej wtedy inne rzeczy zaczynały stawać się na tyle ważne, że brakowało czasu na praktykowanie tego, czego się nauczyły. I właśnie padło to hasło silnej woli, że gdyby, że to jest na wyciągnięcie ręki, że to jest takie łatwe, ale z jakiegoś powodu tego nie robię. Też była inna osoba, która powiedziała, że kiedyś dawno temu szyła fantastyczne laleczki i teraz tego nie robi, że chciałaby zacząć znowu to robić, ale też brakuje jej jakiejś motywacji. Teraz ja mam w swoim życiu kilka takich rzeczy, które również mogłabym powiedzieć, że gdybym miała wystarczające zacięcie, gdybym miała silną wolę, to, to już bym to osiągnęła, to już bym coś robiła. Na przykład w tej chwili widzę już od paru miesięcy, walczę ze sobą, jeżeli chodzi o ćwiczenia fizyczne. I czasami jestem, jakby czasami wsłuchuję się w swoje ciało i faktycznie ćwiczę codziennie. Nie mówię, że zawsze ćwiczę długo, ale, ale ćwiczę codziennie i że moje ciało chce ćwiczyć, moje ciało chce tej aktywności fizycznej, więc ja wtedy ćwiczę, a znowu za jakiś czas to mi przechodzi, i później jest znowu ta batalia, że ja nie chcę mi się, że jestem tym zmęczona, że mi się nie chce ruszać, że to, że tamto, i że, i że wtedy właśnie znowu pojawia się ta niemoc taka. No, więc znowu można powiedzieć, że gdyby moja silna wola była taka siaka czy owaka, to, to byłoby inaczej. Więc um, kiedy usłyszałam wczoraj właśnie te słowa, wiecie, czasami jest tak, że jeżeli o czymś wiemy, to tak naprawdę przyzwyczajamy się do tego tak bardzo, że niespecjalnie zwracamy na to uwagę. Ale jeżeli usłyszymy coś podobnego w zupełnie nowych okolicznościach, to wtedy otwierają się nam oczy, bo wtedy, jak gdyby słyszymy to, na świeżo. I tak mi się wydaje, stało się właśnie w tym razem, że ja usłyszałam o tej silnej woli na świeżo. Zupełnie niedawno słuchałam o e, fantastycznego materiału e, na temat różnicy pomiędzy terapią i, i coachingiem. I pamiętam, że taką naj, największą różnicą, którą którą tam wykazywała autorka, jest to, że terapia leczy, że coaching nie w, swojej, w swoim programie, w swojej pracy coaching nie ma na celu leczenia. To nie chodzi w coachingu o to, żeby kogokolwiek uleczyć. Natomiast terapia taki właśnie ma cel, to jest celem terapii, żeby klienta pacjenta wyleczyć. I to było takie silne, takie ładne dla mnie porównanie i też była ta informacja, że właściwie wielu z nas jest gdzieś po środku, że z jednej strony mają jeszcze materiał, który mogą przepracować terapeutycznie, czyli żeby wyleczyć pewne sfery swojego funkcjonowania, swojego życia. Natomiast nie są to um, takie dolegliwości, które niemalże rujnują nam życie albo po prostu uniemożliwiają nam normalne funkcjonowanie. E, więc, y, więc w tym samym czasie można niejako prowadzić i terapię, i e, korzystać z pomocy coacha, bo coach może pomóc jednak właśnie zaplanować, ustalić pewną strategię działania na na przyszłość bliską, dalszą, ustalić pewne cele, sposoby, techniki, jak można osiągnąć jakiś cel i tak dalej. Więc to właśnie było dla mnie takie bardzo ciekawe, I, i, ale najważniejsze, właśnie dla mnie było to, że faktycznie terapia przez autorkę tego nagrania była uznana jako właśnie metoda lecznicza. Metoda lecznicza, czyli dlatego idziemy do terapeuty, żeby uleczyć to, co jest w nas chore. A tutaj ja mówię o, o, tej, o tej silnej woli,, prawda, która dotknęła nas w rozmowie. I teraz chcę wam powiedzieć, co tak naprawdę jest moim wnioskiem właśnie z tej sytuacji, z tej wczorajszej naszej rozmowy i, i z tego złożenia coachingu, terapii i tak dalej, chcę się z Wami podzielić moimi przemyśleniami na ten temat. Więc po pierwsze chcę Wam przypomnieć o tym, że nasze ciało jest naszym zbiorem informacji, że nie tylko mózg zapamiętuje i nie tylko mózg jest naszym zbiorem informacji, ale nasze ciało również. Często się mówi, że nasz brzuch, czyli ta, ta, ta część naszego organizmu, gdzie jest żołądek, jelita, że to jest nasz drugi mózg, a są też tacy, którzy mówią, że nasza skóra, czyli to zewnętrzne spotkanie ze światem naszego organizmu, to jest nasz jeszcze jeden mózg. Czyli de facto z różnych stron wiadomo nam, że nasze ciało w całości, nie tylko nasz mózg, ale w całości nasze ciało jest pewną konstrukcją, która naprawdę bardzo dużo pamięta. I my jesteśmy tak zbudowani, żeby faktycznie funkcjonować według pewnego rytmu, bo w tym pewnym rytmie możemy wykonywać różne rzeczy, różne czynności, w których nie musimy się nawet zastanawiać, tylko po prostu je wykonujemy i możemy je wykonywać w sposób bezpieczny. Na przykład można, można zastanowić się nad tym, jak się jeździ na rowerze, albo jak się jeździ samochodem. Wykonujemy pewne czynności. Na początku, kiedy się uczymy jazdy samochodem, jesteśmy bardzo skoncentrowani, i być może ja sama pamiętam, że dla mnie to było wręcz przeładowane ilością, ilością symptomów, ilością rzeczy, o których ja musiałam myśleć. Tutaj, jaka prędkość, tutaj, znaki drogowe, tutaj, inne samochody. To, to w ogóle było strasznie, strasznie dużo tego wszystkiego. A później, a później się okazało, że po prostu jazda samochodem jest niemalże automatyczna, I, i tu od razu właśnie mówię: kiedy ten automat już naprawdę przejmuje kontrolę nad nami, i dzieje się tak, że w ogóle nawet my nie zwracamy uwagi na ten, na ten automat, to wtedy może się wydarzyć sytuacja taka, jaka wydarzyła się mnie wczoraj. Kiedy jechałam wieczorem, jechałam samochodem i miałam coś odebrać, i szukałam nowego miejsca, do którego miałam dojechać. Ponieważ wiedziałam, że już jestem niedaleko w tej okolicy, ale nie mogłam, ponieważ było ciemno, nie mogłam dokładnie zobaczyć numeru domu, więc zjechałam szybko na pobocze na chodnik, bo tam nie było pobocza. I co się okazało? I zrobiłam ten manewr bardzo szybko. A tak naprawdę musiałam przejechać przez ścieżkę rowerową, bo ścieżka rowerowa była pomiędzy moim pasem a chodnikiem. Wyobraźcie sobie, że ja nie spojrzałam na ścieżkę rowerową. Ja już tak byłam przyzwyczajona, że, że jak gdyby o tej porze jest bardzo mało rowerzystów, że jak jest ciemno, jest bardzo mało rowerzystów, że ja w ogóle nie spojrzałam. Okazało się, że za mną jechał rowerzysta. Więc na szczęście to było na tyle. Powiedzmy, na tyle duża odległość, że rowerzysta miał szansę mnie spokojnie ominąć, ale myślę, że z jego perspektywy to przez chwilę, przez ułamek przez sekundy miał śmierć w oczach, bo ja nie powinnam zrobić takiego manewru. I wydaje mi się, że właśnie w tym momencie zadziałało to, że ja z jednej strony byłam skoncentrowana na tym, że szukałam odpowiedniego miejsca, do którego chciałam dojechać, a z drugiej strony moją, e, moją jazdę samochodem. Oddałam zupełnie autopilotowi. I ten autopilot. Um, ponieważ faktycznie naprawdę tu, gdzie ja jeżdżę bardzo często, e, i o tych porach, o których ja jeżdżę bardzo często, i miejscach, w których ja jeżdżę bardzo często, nie ma zbyt wielu rowerzystów, więc ja nie mam takiego nawyku, żeby sprawdzać lewą stronę e, lusterka, i, i faktycznie, y, i faktycznie to. Y, y, Zadziałało. To znaczy, to już jest w mojej naturze kierowcy. Więc teraz ja potrzebuję nad tym pracować, żeby jakby ulepszyć mój sposób jazdy samochodem. Nigdy nie miałam żadnego wypadku spowodowanego przeze mnie. Ale tak jak mówię z, pełnym, z pełną odpowiedzialnością twierdzę, że wczoraj nie powinnam w taki sposób zahamować i w taki sposób zajechać rowerzyście drogi. Przynajmniej powinnam dać mu więcej miejsca, powinnam jednak. Pojechać kawałeczek dalej, żeby on miał szansę wymanewrowania samodzielnie. W każdym razie to jest właśnie ta sytuacja, kiedy jedziemy na autopilocie, kiedy jesteśmy na autopilocie, robimy wiele rzeczy, które po prostu możemy robić i ogólnie robimy je dobrze. Jakby ja wiem, że jestem dobrym kierowcą, dobrze jeżdżę, bardzo to lubię, więc ogólnie jakby nie popełniam błędów i jeżdżę bardzo bezpiecznie. Natomiast jednak ten autopilot warto, żeby on był zawsze pod kontrolą, prawda? I żebyśmy przynajmniej byli świadomi tego, że jesteśmy na autopilocie i no i właśnie. I teraz ja podałam taki przykład związany z jazdą samochodem, ale to dotyczy wszystkiego, to dotyczy tego, że na przykład właśnie nie ćwiczymy regularnie, jeżeli nie mamy tego wypracowanego w sobie, że na przykład jemy w jakiś tam sposób albo odpowiedni, albo nieodpowiedni, że na przykład za mało się ruszamy. Co jest w tych czasach oczywiście standardowe, to nie jest nic nowego. Właściwie w tych czasach w naszej cywilizacji jest tak, że właśnie ludzie, którzy się ruszają więcej, to znaczy ludzie, którzy świadomie chodzą pobiegać, świadomie chodzą poćwiczyć, czy po prostu chodzą na spacery, czy, czy wybierają chodzenie po mieście, żeby coś załatwić w miejsce jazdy samochodem. To są bardziej osoby, które wygląda na to, że są bardziej świadome zdrowia i, i bardziej uważne, jeśli chodzi o aspekty zdrowotne. Więc ten autopilot jest w nas w ogromnym obszarze on naprawdę nami kieruje on naprawdę nami kieruje i pamiętajcie, że żyjemy tym autopilotem w całości to znaczy cała, całe nasze ciało jest w całości poddane temu autopilotowi. I teraz wczoraj właśnie padła taka ta, 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 ta rzecz, ta informacja, to przemyślenie, że gdybym, że, że te wszystkie rzeczy, których się nauczyłam na terapii Gestol czy na, na kursie Sylwy, że te wszystkie rzeczy są takie proste, są na wyciągnięcie ręki, ale ja ich teraz nie robię i że ja wiem, że ja tracę, ale ja ich nie robię. I to jest właśnie wydaje mi się bardzo ciekawe, bardzo ciekawe spotkanie pomiędzy terapią a coachingiem. Wydaje mi się, że tutaj jest odpowiedź, taka bardzo dogłębna odpowiedź, w którym miejscu jest, w której sferze jest miejsce na terapię, a gdzie jest miejsce na coaching. Według mnie coaching jest takim działaniem odzewnętrznym. To znaczy, ktoś nam pomaga, albo my sobie sami pomagamy, czytając różne książki, robiąc różne plany, ale jest to taka pomoc od zewnątrz. I ta pomoc pada na nasz grunt. I teraz, w zależności od tego, czy my jesteśmy podatnym gruntem, czy też niespecjalnie, to właśnie niektórzy skorzystają z takich umiejętności, które poznali, które zdobyli. I będą w stanie kontynuować nawet po zakończeniu kursu, będą w stanie kontynuować te wszystkie rzeczy um, po, to, po to, żeby po prostu życie było pełniejsze, prawda? bardziej szczęśliwe. W tym celu chodzimy na, na takie kursy, które są związane z um, rozwojem duchowym, osobistym itd. Więc nie chcemy tak naprawdę tego przerywać. Jeżeli poświęcamy temu uwagę, jeżeli poświęcamy temu czas, pieniądze, to chcemy, żeby faktycznie przyniosło nam to korzyści. Ale te korzyści nie są tak wymierne jak na przykład najnowszy model telewizora, tylko są to korzyści, które. Będą wówczas, kiedy po zakończeniu kursu będziemy w stanie faktycznie cały czas praktykować to, czego żeśmy się nauczyli. I teraz bywa tak, że jesteśmy w stanie to zrobić, i wygląda na to, że ta sfera w naszym życiu jest w porządku, że ta sfera ma się świetnie i to, czego się nauczyliśmy, tak jak wtedy, kiedy się uczyłam jeździć samochodem, że, że nauczyłam się, teraz jestem dobrym kierowcą, i tak samo w przypadku nowych kursów związanych z rozwojem osobistym. Nauczyłam się czegoś, padło to na żyzną glebę i teraz ja chętnie i jak gdyby w sposób zupełnie naturalny praktykuję właśnie takie ćwiczenia czy takie nie wiem medytacje, cokolwiek to jest, praktykuję w moim osobistym rytmie bez pomocy z zewnątrz, bez żadnego dodatkowego coacha, bez terapeuty, bez nikogo, dlatego że to jest dla mnie naturalne, moje ciało też już żyło w takim systemie, więc ta nowa informacja, te nowe umiejętności, które przyszły, są jak gdyby w symbiozie i z moim ciałem, więc moje ciało nie musi walczyć, nie musi tego zwalczać, nie musi tego eliminować jako czegoś nowego, czegoś, co, czego nie ma zapisanego w tym ciele. Pamiętajmy, że jesteśmy całym jednym wielkim zapisem i teraz to, to wszystko, co jest nowe, to wszystko, co sprawia, że my musimy z tym walczyć, to znaczy, że to jest właśnie to coś, co nie jest spójne z naszym zapisem, z zapisem, który jest w każdej komórce naszego ciała, nie tylko w naszym mózgu. I teraz, w momencie, kiedy pada właśnie takie hasło, że Fajnie by było, gdybym ja to wszystko praktykowała, czego się nauczyłam, ale z jakiegoś powodu tego nie robię. Dla mnie jest to właśnie oznaką, że tutaj jest miejsce na terapię, że tutaj jest właśnie jakaś sfera, która sprawia, że to, czego się nauczyliśmy, zakładając, że jest to dla nas zdrowe, bezpieczne, ta cała nowa wiedza, prawda? Czyli, że to jest naprawdę konstruktywne, nie, nie, w żaden sposób nie służy po to, żeby wyniszczać cokolwiek w nas lub w naszych najbliższych. Więc z takimi założeniami, jeżeli my wiemy, czyli naszą siłą woli, poświęciliśmy czas, uwagę, żeby się tego wszystkiego nauczyć i naprawdę chcemy z tego korzystać później, ale kończymy kurs i później im bardziej oddalamy się od kursu, tym bardziej właśnie się dzieje tak, że, tym bardziej się dzieje tak, że nie, nie dajemy sobie rady i nie potrafimy samodzielnie tego kontynuować, to tutaj właśnie widzę tę dysharmonię i aby ta dysharmonia mogła jednak być zniwelowana, i aby jednak nasze ciało chciało zaabsorbować właśnie tę, tę nową wiedzę, to, to nowe doświadczenie, ten nowy rytm życia, to wydaje mi się, że właśnie tutaj musi być jakaś praca wykonana. I tu jest bardziej praca terapeutyczna. Dlaczego? Dlatego, że w takim razie, jeżeli nie jesteśmy otwarci na coś, co jest dla nas dobre, twórcze, wypełnione miłością, coś, co nam służy ku dobremu, to znaczy, że mamy takie przyzwyczajenia, takie schematy w sobie, które nam nie służą, ale ponieważ Tkwią w nas od lat, więc są tak głęboko i tak silnie, że po prostu odbijają każdą próbę zmiany. Odbijają każdą próbę takiej zewnętrznej zmiany, którą my chcemy siłą woli podjąć. I okazuje się, że mamy siłę woli, a mimo wszystko nie potrafimy wytrwać w naszym najnowszym postanowieniu. To znaczy, że nasze ciało, neurony lustrzane, które są w naszym ciele, nie są kompatybilne właśnie z tą najnowszą wiedzą. I teraz podam Wam przykład. Dziecko, które jest małe i um... Rodzice, nie wiem, w domu normalny dom, natomiast jest tam bardzo dużo kłótni, bardzo dużo awantur. Dziecko jest bardzo wrażliwe, bardzo delikatne i takim, takim, takim jednym ze sposobów, które, które to dziecko ma, jednym ze sposobów takich dostępnych dla siebie, żeby mogło sobie poradzić z emocjami wtedy, kiedy tam jest w tym domu tak strasznie dużo krzyku, na przykład jest jedzenie. No więc to dziecko zawsze je wtedy, kiedy czuje się niepewne, kiedy jest bardzo dużo krzyku, kiedy się trochę boi, prawda? Jedzenie sprawia, że w naszym organizmie zaczynają się wydobywać odpowiednie hormony, które sprawiają, że jesteśmy szczęśliwsi że przestajemy się e, tak bardzo obawiać tej sytuacji w której jesteśmy. Więc dziecko się uczy, że ta metoda mu pomaga, że ta metoda pomaga mu wytrwać e, ten kryzys. I tę metodę stosuje za każdym razem, ponieważ już wie, że ta metoda działa. E, Potem tak naprawdę nie zastanawiamy się, to dziecko się nie zastanawia nad tym, co ono robi. Po prostu, jeżeli jest jakiś kryzys, jakiś moment kryzysowy, to to dziecko zawsze je. Podświadomie już w tym momencie to już jest absolutnie autopilot, ponieważ to dziecko się nad tym nie zastanawia, nie analizuje tego tak jak ja w tej chwili. Więc to dziecko. Wzrasta, staje się nastolatkiem, później dorosłym człowiekiem, i z jakichś powodów, zawsze kiedy coś się dzieje, wcale to nie musi być krzyk, ale jakaś sytuacja, w której jesteśmy zestresowani, przestraszeni zawsze w takich sytuacjach ta osoba je i nawet nie do końca jest tego świadoma. To nie jest związane z głodem, to nie jest w ogóle związane z głodem, to jest związane tylko i wyłącznie z emocjami, z poczuciem braku bezpieczeństwa, ze strachem, czyli tymi wszystkimi pierwotnymi emocjami, które kiedyś wywołały w tym dziecku taki mechanizm. I teraz to dziecko staje się dorosłym człowiekiem, jest już człowiekiem z nadwagą, ma kłopoty z jedzeniem. No, i już zaczyna to powodować, prawda, że po pierwsze, ma słabą pewność siebie, dlatego, że jest otyły, to jest otyła kobieta, otyły mężczyzna, więc nie wygląda atrakcyjnie, nie może się ubrać we wszystko, w co znajomi się ubierają, pokryją mu je, stres, jakikolwiek stres, chociażby, nie wiem, wejście beź, w nowe środowisko, to jest stres, więc lepiej, żeby unikać tego środowiska, ale zestrachujemy w domu, prawda, bo zajadamy właśnie Właśnie ten stres, który jest spowodowany tym, że my się czujemy odrzuceni. Później unikamy tego społeczeństwa, bo się właśnie czujemy inaczej, prawda? Nie, nie jesteśmy warci tego, żeby być w tym społeczeństwie. No więc, proszę bardzo, dzieje się tak, że jakby unikamy społeczeństwa. Zaczynamy mieć, nie wychodzimy na dwór, nie wychodzimy na zewnątrz, nie wychodzimy do ludzi, nie chodzimy ćwiczyć, nie, nie chodzimy na potańcówki, nie chodzimy na dyskoteki, um, tylko jesteśmy w domu stateczni, nie wiem, przed internetem czy coś. Um, okazuje się, że to jak gdyby wszystko piętnuje, prawda? Kilogramy się odkładają coraz bardziej. My nie, yy, nie dajemy naszemu organizmowi szansy na to, żeby spalił te wszystkie yy, zbędne kilogramy, Zaczynają powstawać choroby już somatyczne. Zaczynamy chodzić do lekarza, zaczyna nas pobolewać kolano, jedno drugie, gdzieś tam, w perspektywie jest jakaś cukrzyca, i tak dalej. I to wszystko się wzięło z tego jednego małego, drobnego momentu, kiedy to dziecko było dzieckiem i znalazło sobie właśnie taką metodę radzenia sobie ze stresem, z ze strachem, z sytuacją niepewną, kiedy rodzice kłócą się i jest bardzo głośno. I to dziecko, które właśnie chciałoby się skryć w ramionach rodziców, bo to właśnie mogłoby być otuchą, to właśnie nie może, bo to dziecko na razie w tej chwili się przed nimi ukrywa. Więc wtedy, kiedy ten człowiek był dzieckiem, to, ten, to, to, to ta praca, to ten sposób radzenia sobie był e, dobry, wtedy to działało. To było jeszcze dziecko, chodziło do szkoły, tam było dużo biegania, wtedy tych kłopotów nie było. E, natomiast, kiedy już jest to człowiek dorosły i teraz zaczyna zauważać, że zaczyna to być poważny problem, próbuje schudnąć, prawda? Więc próbuje różnych technik, a w tej, w tej chwili. Takich technik jest całe multum, a jedni twierdzą, że to psychicznie trzeba zrobić, inni, że to dietą, inni, że to ćwiczeniami i tak dalej, i tak dalej. I mamy mistrzów, po prostu mamy mistrzów personalnych, terapeutów i, i tych coachów personalnych. Jest całe mnóstwo tych ludzi. I oni zawsze się afiszują zdjęciami efektów swoich podopiecznych, kiedy, kiedy ci ludzie właśnie zrzucają kilogramy, i nagle są tacy strasznie pewni siebie i tak dalej. I ja zawsze sobie zadaję wtedy pytanie, jak długo ci ludzie, którzy tylko i wyłącznie pracują nad fizycznością albo nad dietą, jak długo ci ludzie są w stanie utrzymać właśnie to swoje ciało w takiej. W takiej w takim wydaniu. I na ile wtedy kiedy jest praca z ciałem, jest równorzędna praca z umysłem. Na ile jest to naprawdę taka lecznicza praca z umysłem z ciałem. Czyli ta terapeutyczna praca, która miałaby wyleczyć człowieka najpierw, żeby on później mógł właśnie um, stworzyć dla samego siebie dla samego siebie lepszą wersję Siebie. I tutaj właśnie wydaje mi się, jest miejsce na terapię, dlatego że y, jednak, jeżeli kończymy diety, jeżeli kończymy, y, jeżeli kończymy y, treningi z y, tym y, coachem, okazuje się, że jest nam coraz ciężej, coraz trudniej utrzymać reżim ćwiczeń. Reżim diety, że to wszystko, co było do tej pory pod czyimś okiem, działało jakoś, bo było pod czyimś okiem, ale kiedy znowu zostajemy sami i nadal nasza sfera zajadania stresu nie jest wyleczona, to nadal ryzykujemy, że po pierwsze przestaniemy już być na tej diecie powoli, przestaniemy tak ćwiczyć. Z wiekiem wiadomo, że nasze ciało. Ma coraz słabszą przemianę materii, więc to wszystko zaczyna właśnie w taki sposób funkcjonować, że um, znowu wracamy do kilogramów. Może nie wracamy do tego samego, prawda? Ale jednak um, to nie znaczy, nawet jeśli, nawet jeśli udało nam się uzyskać odpowiednią sylwetkę, że Nasza, nasze schorzenie związane z jedzeniem jest wyleczone, że nasz sposób radzenia sobie ze stresem został wyleczony. I tutaj właśnie dlatego mam takie wrażenie, że w każdej sytuacji, kiedy, jeżeli tam jest jakiś podtekst, jakieś głębsze dno, na przykład z, dzieci, z dzieciństwa wyjęta metoda radzenia sobie ze stresem, która równa się jedzenie, jeżeli to nie zostało w życiu wyleczone. Jeżeli to nie zostało w życiu wyleczone, to później różnego rodzaju metody, które będą dotykać właśnie tej sfery po to, żeby ją zmienić, będą się odbijać. Odbijają się zawsze jak piłeczka pingpongowa, dlatego że nasze ciało broni tego schematu, z jakim żyje przez lata. I to właśnie wtedy my mówimy, że mamy, że szkoda, że ja teraz nie kontynuuję tej metody Sylwy, albo tej, tych rzeczy, które, które poznałam na terapii Gestalt. Ja, szkoda, że ja tego nie praktykuję, bo ja wiem, że to mi bardzo dużo dało, ale ja teraz jakoś nie, nie praktykuję tego. To znaczy, że Cały czas ta nowa wiedza jest niekompatybilna z doświadczeniem naszego organizmu, i wtedy właśnie nasz organizm odbija to, czego żeśmy się nauczyli. Nie chce tego zaakceptować jako nowe, nową jakość życia. Odbija to jest niespójne z, na, z naszym dotychczasowym funkcjonowaniem i niestety nie będziemy tego kontynuować w taki sposób. I wtedy właśnie wychodzimy z jednego kursu, z drugiego kursu, słyszę o ludziach, którzy właśnie chodzą na liczne kursy, na liczne kursy rozwoju osobistego, i naprawdę korzystają z tych kursów, i mają bardzo dużo czasu, poświęcają temu, a okazuje się, że a okazuje się, że nadal wracają z tych kursów, i, i wracają do swoich dawnych. Do swoich dawnych zachowań, dlatego, że właśnie cały czas dotykają pewnej sfery, która nie została wyleczona, nie została uleczona, i żeby nie wiem, jak bardzo fantastycznych kołczów mieli przed sobą, to jednak e, ta sfera, która nie została uleczona, która nie została przemieniona, uleczona, ona odbija cały czas e, i nie pozwala tej nowej jakości. Znowu zaistnieć. I teraz już na sam koniec: to już będzie sam koniec, bo i tak dosyć długie jest to nagranie. Chciałam, żebyście zrozumieli mój punkt widzenia, zrozumiały. Bo bardzo mi zależy na tym, bardzo mi zależy na tym, żeby naprawdę zobaczyć gdzie jest um, miejsce na uleczenie e, gdzie jest miejsce na uleczenie jeżeli um, jeżeli człowiek jest e, jeżeli tak zakładamy ja tak zakładam że człowiek jeśli e, dotyka czegoś co co, co jest niesione z miłością i sam człowiek ma w sobie miłość, to to powinno razem ze sobą współgrać. Zakładam, że miłość, dobroć, łagodność, że to są takie, takie sfery życia, które budują to życie, które nadają mu sens i które sprawiają, że człowiek jest szczęśliwy. Więc jeżeli my próbujemy właśnie coś takiego pełnego miłości sobie dać, ale nasz organizm tego nie przyjmuje. Z jakiegoś powodu nasz organizm nie przyjmuje y, miłości, nasza wolna wola przyjmuje tę, y, tę, tę miłość, nasza wolna wola wręcz chce, żebyśmy ją przyjęli, ale nasz cały organizm, nasz cały system bycia y, nie przyjmuje tego. To znaczy, że jest tam nieuleczona rana, jest tam nieuleczona rana, która najpierw powinna być uleczona. A dopiero potem będzie gotowa, żeby przyjąć właśnie tę miłość, która z zewnątrz przychodzi i która może wzmocnić, prawda? Która może wzmocnić, bo, bo my faktycznie jesteśmy zespołem energii, jesteśmy też nadawcą, jesteśmy w tym samym czasie nadawcą i odbiorcą. Więc to, te wibracje, które, się, które my mamy w sobie, te wibracje, które my z siebie emitujemy, one spotykają się z tymi na zewnątrz. I to, to na zewnątrz, to co do nas przychodzi i co ładnie harmonizuje z nami, to to jest właśnie to coś, co jest znane. A jeżeli jest w nas coś zablokowane, coś nieuleczone, coś poranione, to to wtedy nie będzie mogło harmonijnie wibrować razem z energią z zewnątrz. Więc, więc dlatego, chcę, żebyście naprawdę bardzo dobrze się przyjrzały swojemu. Organizmowi i swojemu funkcjonowaniu. Mam dla Was ostatnią rzecz już w tej chwili do powiedzenia, która kojarzy mi się z Joe Vitale, ale wydaje mi się, że to nie jest tylko jeden, jedyny mówca motywacyjny, który korzysta z takich metod. Wydaje mi się, że widziałam to jeszcze u kogoś innego. W tej chwili nie pamiętam, kto to był. Otóż wielokrotnie, być może już o tym nawet mówiłam, wielokrotnie spotkałam się z tym, że właśnie ci wszyscy mówcy motywacyjni mówią tak. A Joe Vitale to już na pewno, bo z nim to się spotkałam z tym wielokrotnie. Wiele osób do mnie pisze z taką informacją, że oni starają się zrobić wszystko to, co ja mówię, wszystko to, co ja zalecam, ale i tak nic się w ich życiu nie zmienia. No, i że ich, nie zmienia się w ich życiu, bo coś tam. I każdy mówca motywacyjny ma swoją teorię na ten temat. Więc mnie się wydaje znowu, że to jest właśnie to, że to jest po prostu rana. Że to jest po prostu rana. Jeżeli macie na, swoich, na swoim ciele gdzieś jakąś ranę, ja mam na przykład kiedyś tam się skaleczyłam i mam taką ranę do dzisiaj. I widzę, że to jest blizna. Po prostu widzę fizyczną bliznę na swoim ręku, na swojej lewej dłoni. Ta blizna, ona jest od mojego, od, od, od dawna, ona jest tutaj, od lat. Ona mi nie przeszkadza. Ja nie mam jakichś takich, wiecie, estetycznych strasznie potrzeb, żeby coś z nią robić. Ona sobie tutaj jest, ona mi nie przeszkadza. Ale tak naprawdę. Właśnie to jest oblizna, tak? Czyli tutaj kiedyś była jakaś rana. I teraz, przekładając to na język psychiczny, to niestety takie rany najczęściej oznaczają, że to jest po prostu sfera, którą my zupełnie zapomnieliśmy, która nas boli cały czas i my ją ukrywamy, bo to jest po prostu dla nas bolesny temat. I teraz jeżeli, tak jak powiedziałam przed chwilą, jeżeli um, motywacyjni ci wszyscy mówcy, coache, oni zawsze właśnie będą mówić o jakiejś metodzie z zewnątrz. Jak jedna metoda nie zadziałała, to należy drugą. I to tak samo jak lekarz, który daje różne antybiotyki. Jeden antybiotyk nie zadziałał, to trzeba sprawdzić drugi. I tak dalej w kółko. Według mnie jednak to dotyczy już właśnie tej indywidualnej pracy osoby, która ma indywidualną historię, i że ta indywidualna historia to są indywidualne rany w indywidualnych sytuacjach, niektóre zapamiętane, inne wyparte, niektóre uświadomione, inne nie. To jest cały spektrum doświadczeń, które dotyczą tylko i wyłącznie jednej osoby, tylko i wyłącznie doświadczenia. Z życia jednej osoby. I żadna zewnętrzna metoda nie zadziała, jeżeli nadal ten człowiek, ta osoba, nie będzie miała uleczonej rany. I teraz, innymi słowy, kiedy robicie sobie dziurki w uszach, dziurka wam zarasta, ale po paru latach stwierdzacie: Nie, ja znowu chcę dziurkę. Jeżeli osoba, która wam przekłuwa uszy, Wbije się w tamtą ranę, to znaczy w, tamtą, w tamten wzrost z poprzedniej dziurki, to tam zawsze strasznie piorunko boli. Dlaczego? Bo właśnie przebijamy się przez ten wzrost, przez tą, przez tą narośl, o wiele grubszą narośl w naszym ciele. I, i to właśnie zawsze boli. Więc teraz za każdym razem, kiedy dotykamy naszych ran e, próbujemy jakiś metod właśnie nie wiadomo jakich. Tak naprawdę robimy właśnie dokładnie to samo, dotykamy tego naszego ucha, dotykamy tę starą dziurkę, którą miałyśmy kiedyś w uchu i to za każdym razem boli i to za każdym razem pioruńsko boli, ale nadal to nie jest wyleczone. A co można? Można wyleczyć? Można wyleczyć e, takie, takie szramy e, różnymi e, masażami, różnymi kremami. Są sposoby na to, żeby wyleczyć właśnie takie, e, takie znaki na skórze. Jest taka możliwość i dokładnie tak samo jest możliwość, żeby uleczyć, żeby przynajmniej próbować uleczyć e, te rany, które nosimy w sobie. Psychiczne rany. I to już wtedy terapia, którą ja studiuję, dramaterapia, jest absolutnie, absolutnie związana z człowiekiem. Nie to nie jest tak, że uczą nas konkretnego zestawu działań, które możemy zaproponować przy takim albo innym schorzeniu. Nie. Tylko jest inaczej. Jest tak. Że uczą nas różnych metod, z jakimi możemy pracować. Na nas te metody e, e, przenoszą, to znaczy my doświadczamy tego wszystkiego na sobie i każdy z nas ma osobiste doświadczenie każdej metody terapeutycznej, każdy z nas. Dlatego te, te, te studia to jest po prostu jedna wielka terapia. I do tego jeszcze. I do tego jeszcze, em, jak gdyby myślimy albo nie myślimy, próbujemy re rezonować z energią naszego pacjenta. Czyli to pacjent i jego potrzeby tu i teraz są najważniejsze, żeby. Móc pomóc mu uleczyć jego rany, żeby ta sfera, która jest zablokowana, która jest schowana gdzieś głęboko, żeby ta sfera naprawdę mogła zostać uleczona i żeby on już nie musiał cierpieć, ten człowiek. To może zajmować lata, bo jeżeli, tak jak powiedziała moja terapeutka zupełnie niedawno, Twoje emocje są schowane bardzo głęboko, pewnie nie bez powodu. Więc odkrywanie takich emocji, później uleczanie takich emocji może zająć bardzo długo, dlatego że to zostało ukryte nie bez powodu. Ale jest to możliwe. Jest to możliwe. Dlatego myślę sobie, kończąc już w tej chwili, że. Warto jest naprawdę zawsze zastanowić się nad tym, dlaczego ja, jeżeli podejmuję nowe wyzwanie, jeżeli podejmuję nowe wyzwanie i yy, jestem przekonana, że to ta nowa rzecz, na przykład chodzenie na treningi zawsze, że ta nowa rzecz jest nam potrzebna i ona będzie nam dobrze służyć. Że ta nowa rzecz, ona będzie dla nas tylko dobra. Więc idziemy z takim przekonaniem, zaczynamy te treningi, a potem okazuje się, że coś się cały czas dzieje, coś się dzieje, że my nie możemy wytrwać, a potem już przestajemy w ogóle i nawet w domu nie ćwiczymy, i potem już w ogóle zaczyna być to po prostu kwestią przeszłości, to warto jest się wtedy zastanowić, czy to przypadkiem. Nie oznacza, że moje ciało nie rezonuje z tym dobrem, które chcę sobie zaoferować, dlatego, że moje ciało z jakiegoś powodu blokuje się właśnie na dobro. I być może tam jest sfera, która wymaga przede wszystkim uleczenia. Mam nadzieję, że Was nie zagadałam i że to cokolwiek. Powiedziałam, jest na tyle klarowne, że rozumiecie mój przekaz, że jak gdyby te moje myśli, które, które zostały właśnie stworzone, pobudzone, że one, udało mi się je przełożyć Wam. I żebyście mogły to faktycznie przeanalizować, być może czujecie coś, być może słuchając tego nagrania, czułyście w jakichś częściach ciała jakieś różne emocje trochę nieoczekiwane. Weźcie to pod uwagę, bo to jest dla Was bardzo ważna informacja. To jest podstawowa informacja, że coś w Waszym organizmie się zadziało, że gdzieś jest jakaś wibracja, która się spotkała z Waszym organizmem, i Wasz organizm natychmiast na to zareagował. Weźcie to pod uwagę i, i zaobserwujcie to wszystko, i, i zastanówcie się nad tym, co powiedziałam. Mam nadzieję, że przysłuży się takie nagranie wielu z, na, z nas, bo również siebie do tego dołączam, właśnie wtedy, kiedy będziemy tak na siłę walczyć o coś i będziemy cały czas widziały opór z naszej własnej strony. I że może to będzie dla nas informacją, że teraz prawdopodobnie jest, Dotykamy czegoś, co potrzebuje uleczenia. Yy, po, po, potrzebuje uleczenia i, i że warto, żebyśmy najpierw to uleczyły, a dopiero potem, yy, albo w tym samym czasie, yy, wzięły się za coaching i właśnie za, za uleczanie. Także życzę Wam powodzenia, yy, jestem bardzo ciekawa waszych przemyśleń, jestem, ale chyba najbardziej jestem ciekawa. Reakcji Waszego ciała, właśnie kiedy słuchałyście tego nagrania. Może były to nerwy, może było to wkurzenie, że ja tak strasznie dużo mówię, może e, któraś część Waszego ciała była gorąca, albo nagle Wam z, właśnie e, e, zmarzły ręce. No, różne, różne mogą być reakcje. Jestem bardzo ciekawa, więc e, dajcie znać, proszę. I jeżeli takie, e, takie rozmowy e, przynoszą Wam korzyści i myślicie, że. Warto je rozpowszechniać, to oczywiście będę Wam wdzięczna za rozpowszechnianie moich słów. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia następnym razem. Wszystkiego dobrego. Uuuu!